Siemaneczka czołgiści i czołgistki, ja jestem multi. Dziś mam dla Was bitwę na nowym, wręcz niewidzialnym włoskim niszczycielu czołgów szóstego poziomu czyli Bazotto. Co ciekawe, jest to w tym momencie drugi najlepszy TEDek pod względem maskowania i wyprzedza go tylko niski poziom IKV-72, ale i tak uważam, że drugie najlepsze maskowanie to i tak jest rewelacja. No i pojazd ten oprócz tego, że ma fajne maskowanie, to ma także potężne działo kalibru 102 mm, które bije po 360 mm i ma penetrację 175 na pocisku podstawowym. Zobaczymy, jak ten pojazd poradzi sobie na mapie Ruinberg, a ja oprócz tego, że pogadamy o tym pojeździe, mam także informacje o nowym sezonie 9 przepustki bitewnej i o rezerwach, ponieważ rezerwy osobiste w najbliższym czasie również zmienią się w grze World of Tanks, więc od tego zaczniemy. Więc, moi drodzy, na początek przepustka. Co musimy o niej wiedzieć? Ona będzie bardzo podobna do tej ostatniej, czyli nie będzie żadnego nowego... Różowego wyposażenia będzie dalej to samo: będą trzy rozdziały, nie będzie czterech, tak jak było na początku roku z SHPTK TVP. stoczą z Fackim Tedekiem, więc tutaj takich dużych zmian nie ma. I to, co trzeba wiedzieć, to ten sezon rozpocznie się 8 września o godzinie 7, czyli we czwartek. Poza tym trzeba wiedzieć, że sezon ten nie będzie jakiś bardzo długi, będzie trwał niecałe całe 3 miesiące i potrwa do 30 listopada, także to są rzeczy, które trzeba wiedzieć. Oprócz tego pragnę nadmienić, że sezon ten będzie ostatnim, więc to oznacza, że trzeba będzie do 20 grudnia wydać wszystkie żetony, aby one nam po prostu nie przepadły. Tego chyba nie chcecie. Znaczy, one nie do końca przepadną, one będą wymienione na ewentualnie 100 obligacji. Każdy żeton to będzie 100 obligacji, no ale lepiej podjąć decyzję samemu, prawda? Szczególnie, że żetony można wymienić na na przykład wyposażenie z nagród, co jest bardzo rozsądne, ja zawsze to robię. I oprócz tego czołgi specjalne 9 poziomu, i tutaj informuję Was, na jakie ja bym naj, ba, najbardziej patrzył pozytywnie, które bym wybrał, więc dla mnie absolutnym numerem 1 jest kobra. Jeśli macie możliwość, to weźcie kobre. Jeśli jednak kobry już macie, albo po prostu chcecie coś tańszego, za mniej tonów, no to oczywiście Tour i AFA 1 byłyby najfajniejsze. Inne pojazdy też mogą dawać radę i mogą Wam się spodobać, ale jednak no, dla mnie i też statystycznie według serwera gracze grają nimi gorzej, więc no wiadomo, na nie patrzy już mniej przychylnie. Co jeszcze trzeba wiedzieć? Pojazdami podstawowymi będą teraz y, trzy konstrukcje. Będzie to polski Lewandowski, włoski magazynek Progetto, i do tego pierwszy light History w historii w przepustce, czyli IMX 13105. Oczywiście y, no, będzie to bardzo dobry czas także na grę 105 i y, Lewandowski, bo to się jeszcze fajnie połączy z wieszołkiem drzewa na te pojazdy, który już się rozpoczął 5 września, potrwa do 5 października. Więc na pewno to będzie teraz bardzo dobry czas na właśnie polską konstrukcję i francuską maszynę. Co jeszcze warto, moi drodzy, powiedzieć? Mamy także informację ważną, która się akurat zmieniła względem ostatniej przepustki jest to informacja o załogantach, które, którzy będą do zdobycia w tej edycji. Załoganci w edycji z Warhammerem mieli ten problem, że oni byli z, gór, z góry przypisani do pewnej nacji. Chciałeś mieć na przykład załoganta do włoskiego pojazdu, no a nie mogłeś, no bo był przypisany do na przykład niemieckiej konstrukcji albo do radzieckiej. Teraz tego problemu nie będzie i załoganci z tej przepustki będą mogli być wybrani na dowolną nację i będą mogli mieć dowolną także kwalifikację, czyli na przykład mogą być i celowniczym, i radioperatorem, i ładowniczym każdym. I tak samo załoga może być na polski czołg, szwedzki, włoski, niemiecki, i naprawdę tutaj macie pełną dowolność, więc to jest akurat zarobione. Sprawa. Czy coś przeoczyłem? Wydaje mi się, że nie. Więc to mnie cieszy. Nagrody będą takie jak zawsze, czyli będą obligacje, będą kredyty, konto premium, wyposażenie zwykłe, standardowe wyposażenie z nagród. No będzie tych nagród na pewno dużo, więc tutaj będzie można dzięki przepustce fajnie się dorobić. Koszt ma być taki sam, czyli jeden rozdział będzie kosztował 2,5 tysiąca golda, aby kupić tą ulepszoną przepustkę. No a że będą razem trzy rozdziały, no to to oznacza, że musimy przyszkować 7,5 tysiąca złota. 7,5 tysiąca złota na te y, przepustki, y, więc to moi drodzy, tak wygląda z przepustką. I teraz, jeszcze parę słów o rezerwach. Więc pragnę powiedzieć, że rezerwy mają się zmienić. I tutaj, pierwsza informacja ważna jest taka, że od teraz nie będzie rezerw na dwie godziny, będą tylko takie, które działają godzinę. Jeśli ktoś ma takie co mają właśnie czas ważności 2 godzin, no to to będzie zmienione automatycznie po prostu będziecie mieli dwie zamiast jednej. Co jeszcze? Od teraz moi drodzy będą rezerwy podzielone na dwie y, kategorie. Będą to rezerwy albo standardowe, albo ulepszone, dające większy bonus. I oprócz tego ta zmiana jest akurat dość negatywna, Wargaming wprowadza teraz niektóre rezerwy z y, datą przydatności okresem ważności. To oznacza, że nie wszystkie rezerwy będą teraz mogły być aktywowane, nie wiem, przez 2 lata, 3 lata, co nie? Tylko jeśli ich nie użyjemy przez miesiąc, to kaput padają nam, po prostu znikają z konta. I to jest akurat słaba zmiana, ale mówię wam o niej no bo trzeba się na to przyszykować. Wergemic nie podał jeszcze takich pełnych szczegółów, co się zmieni wszystko do szczegółu. Tylko powiedzieli mniej więcej co się zmieni, więc teraz ja wam mówię to co się zmieni mniej więcej, jak poznam pełne szczegóły, to oczywiście też będę chciał je wam przekazać, abyście byli świadomi co się święci i abyście absolutnie nie stracili, bo zależy mi na tym abyście zawsze byli yy, po prostu do przodu z tym wszystkim, a nie że tracicie. No więc to są wszystkie informacje, którymi chciałem się z wami podzielić na temat przepustki. I rezerw osobistych, bo to były rezerwy osobiste. I teraz możemy powiedzieć parę rzeczy o tej bitwie. Ona można powiedzieć, że już nam powoli dobiega do końca. Wynik 12 do 13, choć teraz wyrównujemy 13 do 13. I bohater gra ten bazotto bardzo, bardzo ofensywnie na blisko. Czyli można powiedzieć, że nie do końca wykorzystuje maskowanie, ale to też nieprawda, bo choć gra na blisko. To zawsze ma ze za sobą, yy, w sumie to przed sobą, jakiś krzak, który daje mu bardzo dobre maskowanie i strzela za krzaka, tak aby on był yy, po prostu nieprzezroczysty. I w efekcie mamy takie maskowanie, że nas nie widać. Na tym pojeździe, na pewno bardzo fajne byłoby użycie cichego układu wydychowego. Do tego jeszcze dosyłać i macie już pojazd, który ma i jeszcze lepsze maskowanie, i do tego fajny DPM. Pojazd ten także wydaje mi się, że byłby opłacany w zestawie z... Na przykład optyką albo lornetką, aby jeszcze sobie samemu fajnie świecić. Bo na tych tierach gracze często mają ten problem, że mają kiepskie załogi, nie mają wyposażenia i lepiej po prostu być sprytniejszym od nich. Teraz niestety była dziura w krzaków, przez co Sunas wykryło, proszę Państwa. Trafił nas na szczęście, nie ma trola i teraz, jako że przedwaliśmy szybciej, go kończymy. Ale arta pierdyknęła nam za 208 i w efekcie jesteśmy już ogryskiem na 12 HP. Trzeba powiedzieć sobie, że ten pojazd no to nie jest jakiś tam lider pancerza, moi drodzy, ponieważ bazotto ma na froncie 75 z boku 45 i z tyłu 35 mm. Ja patrzę mi, pojazd ten spokojnie może być przebity przez taką chałbicę y, z KW2. Więc od razu mówię, bazotto no to jest pojazd raczej delikatny. I jak go zobaczycie. To przebicie go na pewno nie będzie problemu. On ma dwa atuty, tak naprawdę: maskowanie i działo. Mobilność, no to nie jest jakaś tam cudowna: to idzie 35 do przodu, więc nie oszukujmy się, to nie jest jakiś kosmos. No i pancerz, no to na pewno jest wada. Wytrzymałość, wada, no bo życia 600 to jest idealnie na hita dla szóstek strolem czy siódemek. Tyle w sumie wystarczy, wydaje mi się, na temat tego pojazdu. Na pewno jest to bardzo mocna konstrukcja, którą sobie chwalicie, jak ekspicie włoskie TDK, więc jak coś polecam sobie go zostawić, jeśli lubicie szóste Tiery kolekcjonować. Dla mnie jeden z najlepszych TDKów szóstego poziomu, bitewka. Teraz już, moi drodzy, powinna być wygrana. Bishop strzelił w naszego sojusznika, ale my mamy na tyle szybkie przodowanie, że jesteśmy w stanie przodować pierwsi i teraz go kończymy, co daje nam zwycięstwo i 9 fragów, szkoda, że nie 10, i 5600 uszkodzeń na tym tierze. To jest moim zdaniem... Bardzo dużo. Więc te bo moi drodzy. Na tyle ode mnie. Dajcie znać, czy te informacje Was zainteresowały, czy udało mi się Wam, y, wam po prostu pomóc jakoś doinformować w temacie rezerw czy przepustki. No i co? Ja Wam życzę miłego dnia. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Piąteczka. Cześć.